Cześć, witam was serdecznie. Dzisiejsza dawka informacji będzie skupiała się wokół odbywającego się Gamescomu. Zatem miłego oglądania. Nie przedłużam. Jedziemy. Electronic Arts wreszcie postanowiło ujawnić nową odsłonę popularnego cyklu gier wyścigowych Need for Speed. Nadchodząca produkcja dostała przydomek hit i pojawi się 8 listopada bieżącego roku na PC-tach, konsolach PlayStation 4, a także Xbox One. Dostaliśmy premierowy zwiastun oraz informacje o cenach, zarówno edycji zwykłej, jak i specjalnej. Osoby posiadające abonament Origin Access Premier będą mogły zagrać w pełną wersję NFS hit już 5 listopada. Dowiedzieliśmy się także, że nowa część serii nie będzie miała lootboxów, a sam przedstawiciel studia Ghost Games zapewnił, iż nie musimy się obawiać żadnych innych zaskakujących mechanizmów. Na koniec, w ramach tegorocznej edycji Gamescom Electronic Arts zaprezentowało nam pierwsze fragmenty gameplayu. Były emocjonujące wyścigi, dobrze znane ucieczki przed policją, a także zaawansowana modyfikacja naszych aut oraz tuning. Ciekawostką okazała się natomiast mobilna aplikacja NFS Hit Studio, dzięki której już teraz możemy zaprojektować auta, które w listopadzie możemy zaimportować do oryginalnej gry i zasiąść za ich kierownicą. THQ Nordic charakteryzuje się tym, że liczby projektów, które prowadzą równocześnie wszystkie powiązane z firmą pomniejsze studia, na pewno nie da się policzyć na palcach jednej ręki. Na palcach 5 rąk zapewne też nie. Zwłaszcza, że szwedzki wydawca postanowił po raz kolejny wybrać się na zakupy i ostatecznie wrócił do domu z dwójką nowych podopiecznych: Gunfire Games oraz Milestone. Pierwszy zespół ma na swoim koncie takie tytuły jak Darksiders 2 oraz 3, Herbound Spirit Champion, a także świeżą produkcję Remnant from the Ashes. Milestone z kolei jest włoskim zespołem, który specjalizuje się głównie w grach wyścigowych. W portfolio grupy znajdziemy chociażby MotoGP czy Ride. THQ Nordic postanowiło jednak na tym nie kończyć. Firma kupiła także udziały w grupie Goodbye Kansas Game Invest, stając się w ten sposób współwłaścicielem studiów Fall Damage, Neon Giant, Cavalry, Frame Bunker oraz Palindrome Interactive. Prawie pół roku po premierze Metro Exodus prezes wspomnianej wcześniej firmy THQ Nordic potwierdził, że studio 4A Games pracuje już nad kolejną odsłoną postapokaliptycznej serii Metro. Informacja pojawiła się w kwartalnym raporcie finansowym dla inwestorów, jednakże poza tym nie dostaliśmy żadnych innych konkretnych informacji. Prócz jednej. Ogłoszenie zostało bowiem uzupełnione o bardzo ważną deklarację twórców. W pracach nad nową częścią cyklu bierze udział sam Dmitrij Głuchowski. Pisarz poinformował o tym fanów na swoim profilu na Instagramie, gdzie przyznał, że pracuje nad fabułą. Pamiętajmy jednak o tym, że Metro Exodus pojawił się stosunkowo niedawno, więc etap produkcji musi być jednym z tych pierwszych. Warto zatem uzbroić się w cierpliwość, bo trochę minie, zanim poznamy jakiekolwiek konkrety. Mamy dobrą wiadomość dla fanów serii Saints Row. W najnowszym sprawozdaniu wspomnianej przeze mnie firmy THQ Nordic oprócz informacji o nowym Metro pojawiło się coś jeszcze. Studio Volition rzeczywiście pracuje nad nową odsłoną popularnego cyklu. Taka wiadomość szczególnie cieszy, ponieważ od ostatniej części, czyli Saints Row 4, minęło już 6 lat, więc fani czekają całkiem długo. 2 lata później wprawdzie pojawi się tytuł Saints Row Get Out of Hell, jednakże był on jedynie samodzielnym dodatkiem opartym na czwartej części. Nie znamy jeszcze żadnych konkretów na temat nowego Saints Row. Jedyne co jest wiadome na pewno, to fakt, iż gra znajduje się na zaawansowanym etapie produkcji. Stąd możemy śmiało przypuszczać, że dowiemy się czegoś podczas tegorocznego Gamescomu. Warto jednak zwrócić uwagę, iż nie była to jedyna ciekawa informacja, którą znaleziono we wspomnianym sprawozdaniu finansowym. Ujawniono m.in., że studio Fish Labs, znane głównie z serii Galaxy on Fire, pracuje nad zupełnie nową marką. Na sam koniec THQ Nordic poinformował, że udało im się zatrudnić Steve'a Ellisa, czyli ojca cyklu Time Splitters. Twórca ma pomóc w określaniu i kierowaniu przyszłości serii na odpowiednie tory. Po 8 latach spędzonych w kanadyjskim studio, Ben Irving opuszcza jego szeregi. Główny producent Anthem przekazał graczom informację o swoim odejściu na Twitterze. Nie podał wprawdzie przyczyn, aczkolwiek wyraźnie zaznaczył, że była to jego samodzielna decyzja. Irving był także głównym producentem Star Wars The Old Republic. Odejście z BioWare nie oznacza jednak dla niego całkowitego rozstania się z branżą gier. Producent napomknął, że rozpocznie pracę u innego dewelopera. Kilka dni później w BioWare zaszła kolejna zmiana. Zaraz po Irvingu odszedł Fernando Melo, główny producent nowego Dragon Age'a. Usłyszeliśmy dokładnie to samo. To była jego samodzielna decyzja, ponieważ uważa, że to najwyższy czas, aby dalej rozwinąć swoją karierę. Co to oznacza dla Dragon Age? Nie wiadomo. Melo zapewnił wprawdzie, że projekt pod kodową nazwą Morrison ma realne szanse stać się definitywnym doświadczeniem serii. Trudno jednak uwierzyć, że wszystko jest w porządku, skoro dwóch tak ważnych pracowników firmy odchodzi w tak krótkim okresie czasu. Pozostaje czekać. No i to nie koniec
koniec informacji o odejściach ważnych osób z ważnych studiów. 343 Industries straciło Tima Lingo, reżysera Halo Infinite. Początkowo miał objąć inne, bliżej nieznane stanowisko w firmie 343 Industries, jednakże ostatecznie zdecydował się na... dobre, opuścić studio. Nadzór nad kampanią fabularną Halo Infinite przejęła Mary Olson, która będzie teraz pełnić funkcję lidera działu produkcji. Serwis Kotaku w swoim wczorajszym artykule opublikował również obszerne ogłoszenie, które rzekomo zostało wystosowane przez wcześniejszy dział Longa w Microsoftie. Dowiadujemy się z niego, że role oraz odpowiedzialność różnych zespołów nieustannie ewoluują, aby sprostać nowym oczekiwaniom danej gry. Zespół dokonał ostatnimi czasy dwóch większych zmian w grupie zajmującej się produkcją Halo Infinite. Podziękowano Longowi za współpracę nie tylko nad wspomnianym tytułem, ale również ogólnie w studio. Microsoft życzył mu również sukcesów na nowej drodze. Podczas konferencji Inside Xbox na targach Gamescom 2019 firma Microsoft wraz z Ubisoftem podzieliła się z graczami pierwszymi fragmentami rozgrywki z Ghost War, czyli rankingowego trybu multiplayer w grze Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Tryb będzie funkcjonował dla maksymalnie 8 graczy, a rozgrywka ma skupić się na taktycznych potyczkach na niewielkich obszarach. Na starcie otrzymamy dwa warianty rozgrywki na 6 mapach oraz 4 grywalne klasy postaci. Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ubisoftu, w trybach sieciowych produkcji wykorzystamy bohatera wykreowanego specjalnie na potrzeby kooperacyjnej kampanii fabularnej. Ghost War będzie dostępny w dniu premiery Breakpointa, czyli 4 października. Gra zadebiutuje na PC-tach, PlayStation 4 oraz Xbox One. Jedną z głównych atrakcji, o ile można to tak nazwać, wczorajszego pokazu Microsoftu był premierowy pokaz trybu Hordy w grze Gears 5. Po nim dostaliśmy nagranie z rozgrywki oraz komentarz twórców. Dowiedzieliśmy się, jacy bohaterowie będą dostępni w trybie, a także jakimi umiejętnościami mogą się posłużyć. Tryb nie ma jednak się bardzo różnić od tego, który znamy z poprzednich części serii. Nadal z czwórką graczy stawimy czoła kolejnym falom wrogów, a naszym zadaniem będzie jak najdłuższe przeżycie. Każda z postaci będzie dysponować unikalną umiejętnością, za pomocą której będzie w stanie odwrócić losy nawet tych najbardziej zaciętych walk. Padły między innymi takie moce jak niewidzialność, przywoływanie artylerii czy przejmowanie kontroli nad przeciwnikami. W ramach rekompensaty za powtarzalność The Coalition zapowiedziało, że w Gears 5 pojawią się postacie z Halo Reach, Kat oraz E-mail. Później pokazano zwiastun kampanii fabularnej z gry. Film zawierał sporo imponujących scen, którym towarzyszyła klimatyczna muzyka zespołu Nine Inch Nails. Gears 5 ukaże się już niedługo, gra zadebiutuje 10 września na PC-tach oraz konsolach Xbox One. Japoński gigant oficjalnie powiększył swoją rodzinę deweloperów o kolejne studio. Tym razem padło na Insomniac Games. Studio będzie teraz tworzyć tytuły wyłącznie na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Można więc śmiało uznać, że to naprawdę odważny ruch ze strony Sony, zwłaszcza przed zbliżającą się wielkimi krokami nową generacją. Zresztą to nie może być przypadek. W tym momencie warto przypomnieć, że Insomniac Games to szanowany deweloper odpowiedzialny w większości za najlepiej sprzedające się gry na PlayStation 4. Dostaliśmy przecież bardzo dobrego Spidermana, a także Ratchet & Clank. Starsi gracze na pewno kojarzą też studio dzięki Spyro the Dragon. Tym samym Sony oznajmiło, że Insomniac Games jest 14. studiem należącym do Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Do tego dostaliśmy ciekawą informację dotyczącą Spidermana. Do lipca 2019 roku tytuł sprzedał się grubo ponad 13,2 miliona egzemplarzy na całym świecie, co brzmi naprawdę imponująco. Death Stranding to gra, o której absolutnie nikt absolutnie niczego nie wie, ale wszyscy na nią czekają, bo być może w końcu dowiedzą się, o co w niej tak naprawdę chodzi. Premiera gry została zaplanowana na 8 listopada bieżącego roku. Producentem jest oczywiście słynny Hideo Kojima, który postanowił zrewolucjonizować rynek współczesnych gier. Dostaliśmy aż 3 nowe materiały, z czego 2 są zwiastunami, a 3 nagraniem rozgrywki. Pierwszy zwiastun zaprezentował kolejną postać. Mama, grana przez Margaret Qualley. To kobieta, która nie może się zbytnio przemieszczać po świecie, ponieważ posiada niewidzialne dziecko. To jednak nie jest jedynym problemem, bowiem niemowlę znajduje się w świecie po tej drugiej stronie. Na drugim zwiastunie zobaczyliśmy Guillermo del Toro, który razem z Normanem Reedusem zaktualizowali Bobasa. Nie jestem do końca pewien, jak wypadałoby to opisać. Mamy głównego bohatera, przez 2 minuty na ekranie pokazuje się napis wstań, no więc w końcu wstajemy, po czym nasz protagonista opróżnia swój pęcherz. Pojawił się grzybek, później nagle wylądowaliśmy w innej lokalizacji, gdzie spotykamy dziwnego gościa, w którego wcielił się Jeff Cayley. A potem spadamy z klifu, dziecko zaczyna płakać, uspokajamy je i tak dalej. O co więc chodzi w Death Stranding? Dobre pytanie, nie mam zielonego pojęcia. Jedno jest pewne, będzie bardzo, bardzo dziwnie. I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się oczywiście już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.